Jo, siemano, z tej strony Gplay, a dzisiaj jest ze mną... Lumi, hejka! I dzisiaj, słuchajcie, przez 24 godziny będziemy żołnierzami, dokładnie tak, będzie naprawdę ciekawie, dlatego, słuchajcie, bierzemy nasze rzeczy i jesteśmy teraz w Nowym Mieście, gdzie jest tutaj obok, słuchajcie, jednostka wojskowa. I tam właśnie jesteśmy umówieni z generałem, dowódcą, który będzie nas kierował, będzie nam mówił, co mamy robić i zobaczymy, jak wygląda praca żołnierza. A jeśli nam kibicujecie, to już teraz zostawiajcie kciuka w górę, a my idziemy się rozejrzeć, jak to wszystko wygląda. Wow, tam widać już czołgi, Lumi, widzisz? No, widzę, no. Zacko. Super. Okej, także w ogóle chciałbym pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału, a mianowicie Maryś, Anti Szachuje, Papuga Pirot, Sylwester Kowalski oraz Lulek48. A jeśli wy chcecie zostać pozdrowieni w następnym filmie, wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni, a my widzowie idziemy zobaczyć, co tutaj w ogóle się kryje. Tam widać, słuchajcie, jakieś wojskowe samoloty, możliwe, że będziemy dzisiaj latać samolotami, jeździć czołgami, wykonywać różne misje, dlatego oglądajcie ten film do końca, a my już idziemy się tutaj rozejrzeć, co my tutaj mamy. Wow, jakieś czołgi. Tutaj czołgi, jej, tutaj jest nawet paliwo do czołgów. Okej, okay, a chyba będziemy tu spali, słuchajcie, chyba w tych namiotach. Nie mam zielonego pojęcia, ale tu już widać pierwszego żołnierza. Ty, Lumi, tutaj, zobacz, za czołgami ile żołnierzy w ogóle tu jest. Gdzie, czekaj. No a tutaj. Tam rzeczywiście, oni, słuchaj, wszyscy są na służbie. A takie wiesz co? Samoloty, ja chcę się mega. Karnąć, ja chcę się karnąć czołgiem, samoloty są ej, kozackie. Ej, ale nie wiem, ja czy możesz. Ty patrz, Lumi, normalnie jestem w czołgu. Jadę się przejechać, Jeep, słuchajcie, prowadzi czołg. Ja może pójdę do wódcy poszukać, co? Dobra, idź do wódcy, tylko ale nie mów. Ale uważaj, Jeep, bo ty nie umiesz jeździć. Umiem, zobacz, jak mi dobrze idzie. Zrobisz. Drogie śledzie, bo Gplay czołgiem jedzie. Okej, okay, ty, mam nadzieję, że dowódca się na mnie nie będzie zły. Tak naprawdę za to, że pożyczyłem na chwilę czołg. Wow, słuchajcie. Coś wypuściłem tutaj przypadkowo, niechcący, o nie, żebym tutaj nie zniszczył tutaj jednostki. O co to tutaj ma być? Dzień dobry, baczność oczywiście, tutaj. Staję tutaj na baczność. Kim ty jesteś? Tak jest. Tutaj się Gplay melduje, nowy tutaj, proszę mnie tak, nie nowy tutaj żołnierz, nie nowy żołnierz Gplay na baczność stoję. Dobrze, teraz tak, kto ci pozwolił ten czołg odpalić? To mi pozwolił, sam sobie pozwoliłem, dowódco. Zakaz, masz zakaz samemu cokolwiek tutaj robienia. Przepraszam. Tylko na moją komendę tutaj możesz cokolwiek jasne. W ogóle robić w jaka, takim razie. Jakaś kara mnie czeka, czy obejdzie się 10 bez? Pompeczek w tej chwili. Raz, i już, dwa, już tutaj. Trzy, chłop, cztery, raz, pięć, dwa. Sześć, za wolno. Dobra, dobra, jaki już robię. Takie szybkie, robić? Pasuje. Wow, dobra. Wow. Może być. Za mną, w tej chwili. Dobrze, już idę, już szybko. Idę. Odstawić czołg na miejsce, nie. Czy nie? Nie dotykaj nawet tego czołgu. Oczywiście, oczywiście, dowódco. W tej chwili idziemy tutaj. Proszę, masz sobie w tej chwili wybrać tutaj strój swój. Dobra, to wybiorę może sobie ten. Fajnie wygląda, okej. Okay, także... Szybciej! Teraz... Szybciej, szybciej, namiot wybieraj. O, dowódco, nie za dobrze widzę przez ten hełmik. Ogólnie trochę mi zasłania oczy. Chyba za duży jest, co? No tak średnio, średnio, ale tu nie mamy czasu na jakieś przymierzania rzeczy. Proszę bardzo szybko wybierać sobie namiot. Namiot ogólnie, no to może gdzieś jakieś na uboczu. Kto tutaj najbardziej chrapie, to może gdzieś ten. O, w tym mogę spać na dobra, przykład. Dobra, do mnie szybko tutaj. Dobra, raz, to mam dwa. Zaklepany, nikt mi nie zajmie tam. A tego to nie wiadomo, w razie co pod gołym niebem będziesz spał. Słuchaj, tutaj masz jabłuszka i różne tutaj bronie dobra. Swoje. Mam tutaj to wszystko możesz sobie wziąć? Wybrać. Dowódco? Słucham? To wszystko mam wziąć, dowódco? Nie, tylko na razie jedną rzecz. Wszystkiego a. To nie. Wszystko nie ma zabrałem. Tak. Dobra, słuchaj, później odłożę. Teraz tak, baczność przede mną. Tak, jeszcze stoję. Pięć pompek zrób. Znowu? Raz, dwa, trzy, raz. Cztery. Chwila, szybciej. On mi przeszkadza, on mnie rozprasza. Dowódco, proszę w ogóle, on tutaj mnie rozprasza. Dobra. Chwila. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 miało być, a nie 10. A przepraszam, słuchaj, zapędziłem się, dowódco. Nie za dobrze widzę przez ten hełm, także proszę mi tutaj ogólnie na mnie brać poprawkę. Po pierwsze jeszcze dowódcy nie wolno w słowo wchodzić i sobie zapamiętaj, bo to jest tak święta jest? Zasada. Tak jest? Dobrze, w tej chwili zapraszam ciebie tutaj, będzie pierwsze zadanie do okopów. Masz je sprawdzić, następnie rozłożyć miny. Wszystko ma być idealnie po prostu zrobione. Dobra, okopy wyglądają całkiem w porządku, są wykopane. Nie widzę żadnych ubytków na dole tutaj, dowódco. A tutaj są miny. Miny gdzie mam rozłożyć dokładnie? Po jednej, tutaj po drugiej stronie też możesz rozłożyć. Pokaż tutaj? Jak to rozkładasz. Pod samolotem na przykład? Jak nie będzie pod samolotem. Gdzie pod samolotem? Ty myśl. Myśleć nie no, potrafisz. No to jak ją teraz zniszczyć, dowódco? Jak tą minę poczekaj, teraz zniszczyć? Poczekaj, stój lepiej w miejscu. Ej, dowódco!
Ja nie mogę, co tu się stało? Ja nie mogę, słuchajcie, dowódca mnie wpakował normalnie w niezłe malinki. Teraz tak naprawdę tutaj samoloty będą miały utrudnione pole startowe, ale mam nadzieję... Gdzie jest dowódca? Dowódco, gdzie jesteś? O nie, już idę, chwila, moment. Przepraszam ogólnie, dowódco, wymsknęło mi się, ja nie chciałem, nie wiedziałem dokładnie, gdzie tą minę położyć, to nie, słuchajcie. No widać, chyba... niezdara taka z ciebie po prostu jest, jak nie wiem co. Przepraszam, nie chciałem, dowódco. Dobra, to w takim razie do roboty, albo wiesz co, nie, ty w ogóle chyba jednak się nie na... Co ty dowódcy tutaj celujesz? O, nie celuję, dowódco. W takim razie masz przechlapane. Za mną będziesz pracował teraz jako pani kucharka na kuchni. Bieg, ja pani, szybko. Ale jestem pana, nie pani. A teraz tak pani jesteś, bo panie na kuchni często pracują. Biegiem szybko, przede mną. Raz, dwa, biegniesz szybko. Dobra, lecę sprintem. Szybciej. Co tak wolno? Oj, zniszczenia. Minus 10 punktów dostaniesz, minus 10 punktów i na pewno nie będziesz spał w namiocie. Szybciej, proszę. Dobra, tutaj wbijam. Gdzie tutaj? Tak, proszę bardzo, to jest kuchnia, będziesz tutaj gotował. Tak? Proszę tu wejść. Dobrze. Żadne jedzenie ma się nie zmarnować. Następnie pójdziesz zaraz, gdzie są krowy i świnki i będziesz musiał coś tutaj na obiadek nam wołowinkę gotować. Wołowinkę jakąś dzisiaj na obiad? Tak, dobra. Dla mnie wołowinę, ale ty chyba dzisiaj suchary tylko będziesz jadł. O nie, proszę tylko bardzo. Nie suchary, proszę, szefie. Tutaj mamy świnki i krówki, później przyjdę, sprawdzę, co to za jedzenie ugotowałeś, bo jak nie, to się całkiem nie będziesz dobrze, nadawał. Dobrze, chwila, robię tutaj sobie przejście. Ja nie mogę, ale co to za praca w wojsku, słuchajcie, na kuchni? Ja nie mogę, mam jakiś w ogóle tutaj hełm, który mi zasłania twarz. Jak tu się w ogóle wchodzi, słuchajcie, do tej zagrody, nawet nie wiem, jak tu się wchodzi. Ale dobra, bierzemy mięso i będziemy musieli w ogóle tutaj ugotować obiad dla naszych żołnierzy, tylko nie tak widziałem, słuchajcie, swoją pracę jako żołnierz. Myślałem, że tu będzie jakaś misja do wykonania, że będziemy normalnie właśnie w koszarach jakichś spali fajnych, a nie w jakichś w ogóle, słuchajcie, namiotach, albo pod gołem niebem, powiedział nawet, możliwe, że będę spał, jeśli ktoś mi zajmie namiot. Nie, ja tu, słuchajcie, mam dosyć. Ja, słuchajcie, rzucam chyba tą robotę, zabieram się stąd, nie będę w ogóle tutaj robił po prostu jedzenia, idę sobie stąd, i po prostu, słuchajcie, dosyć mam. A może bym sobie, słuchajcie, naprawdę wziął jakiś tutaj helikopter, albo na przykład samolot i bym sobie gdzieś polatał. To by było ciekawsze zadanie. Oj, a co ty tutaj, baczność, kolego? Tutaj normalnie kłania się tutaj G-Play, jestem jeszcze tutaj świeżakiem. Kim pan jest? Wszyscy wiemy, do kuchni gotować. Na obiad przyszedłem. No to masz tutaj surowego beefsteaka. O, surowego? To ma być idealnie wysmażony. No to masz tutaj złote jabłko. Ty, a co ty w ogóle mnie masz za jakiegoś pomagiera, że masz jakiś wyższy stopień, to nie będziesz tutaj się ze mnie wyśmiewał, okej? Pompeczki robimy, 5 pompeczek, raz, dwa. Ale raz, ty jesteś zwykłym normalnie tutaj, nie jesteś żadnym wysokim stopniem, jesteś zwykłym szeregowym tutaj. Bardzo wysoki stopień mam. W ogóle taki śmieszny jesteś, wszyscy tutaj na tej naszej kompanii normalnie tak się z ciebie śmieją, że nawet nic nie potrafisz zrobić. Tak? Dobra, no bo ja tu nie chcę pracować normalnie jako kucharz, ja chcę mieć prawdziwe misje do wykonania. Bo trzeba pomagać ludziom, a nie gotować. Ja słuchaj, chcę pomagać ludziom, właśnie. Wiesz co, w sumie tak sobie pomyślałem, że może awansujesz jednak, dam ci jeszcze taką szansę. Ty? Jest taka sprawa. Tak, ja wcale nie mam niskiego stopnia. Chodź za mną. Tam, dobra, za lasem, jest takie więzienie, które jest tak naprawdę, przed nim stoją zombiaki. I oni tam mają taką staruszkę. Musisz pójść i tą staruszkę po prostu uwolnić. Możesz pojechać sobie czołgiem, ogólnie czym chcesz, dobra, ale masz tą staruszkę uwolnić. A ogólnie, dobra? Dowódca będzie pozwolił mi, generał, ogólnie to zrobić, tą misję, bo on mi kazał gotować. No załatwione, wszystko załatwione, dobra, w ogóle nie ma problemu. Dobra, to biorę tutaj jakieś itemki w ogóle. Dobra, i biorę ja ten w takim czołg, razie na razie który już idę. Odpaliłem. Ja nie mogę, będę jechał czołg. Udało mi się jednak, widzowie, normalnie mam misję w końcu do wykonania i lecimy gdzieś tam, są podobno jakieś zombiaki i będziemy zaraz tutaj starali się starszą jakąś panią uwolnić. Także dobra, czy ten czołg w ogóle odpali? Ruszamy, G-play, słuchajcie. G-play, a co ty robisz? Lumi, właśnie w ogóle, słuchaj, tutaj dostałem od jakiegoś żołnierza, nie wiedziałem w sumie, kto to jest, ale powiedział, że mogę misję wykonać, a ty jak tam, jak ci idzie? A super, słuchaj, zostałam w ogóle pielęgniarką. Mieszkam w tym oto pięknym domku. A ja w namiocie śpię, słuchaj, jakimś dziwnym. Serio?
w namiocie. No. O, to lipa. Teraz w ogóle mam wolne, taki odpoczynek. Proszę zobacz w ogóle, jak tutaj u mnie jest bardzo ładnie. Zacko, słuchaj, jak to się ma do mojego namiotu? Ja też chcę takie coś. I sama tu mieszkam, a najlepsze wiesz co jest? Że na górze normalnie mam jacuzzi i to jeszcze takie super wystrzałowe. Ej, to nie fair, Lumi. Ja też tak chcę, słuchaj, może byś mi pomogła w tej misji. Pojedziemy, słuchaj, czołgiem. Pojedziemy czołgiem i słuchaj, pomożemy pani takiej, ponieważ zombiaki tam niby ją napadły, bla bla bla, jakieś słuchaj, normalnie takie różne historie. I jak wiesz co, generał zobaczy, że się staram, to też dostanę normalnie taki apartament, a nie jakieś tutaj wiesz co, jakiś namiot no i tak dalej. No dobra, to mogę pomóc, tylko ja do czołgu wsiadać nie będę, bo ja się boję. No ja jak w takim razie mogę biec. Zobacz, ja tu wsiadam, słuchaj, aj, nie mogę tutaj się dostać, a dobra. Gdzie to jest? Słuchaj, uważaj, tam są okopy, ja tam właśnie sprawdzałem, uważaj, bo tutaj też miny są porozstawiane. Nie można stanąć na taką kuleczkę, słuchaj, czarną. Uwaga, bo ja tutaj nie widzę za bardzo, nie wiem, gdzie są te miny porozkładane. Co? Ej, coś tam widzę, to jest to? Myślisz, że to jest to tam? To chyba to. Słuchaj, Lumi, dawaj, jedziemy. Co ty robisz? Widziałaś? Normalnie dobrze mi idzie. Jestem, słuchaj, prawdziwym teraz żołnierzem i idziemy... A ty tak mogłeś robić? Wykonać misję. Nie wiem, słuchaj. Generał, mam nadzieję, że będzie ze mnie dumny. Dobra, także wjeżdżamy tutaj. Ej, tu są zombiaki, Lumi! Ja tu zatrzymuję się, weź ich tutaj. Ja muszę skierować, nie mogę tak nisko skierować tutaj lufy. Ja nie mogę, czekaj, muszę się cofnąć. Słuchajcie, to już jest maksymalny poziom. Ja się cofnę, Lumi, weź ich wszystkich za sobą, za tobą, żeby biegały wszystkie. Ej, za mało ich tu biegnie, tylko dwa są. Czekaj, okej. Okay. Dobra, idę do tamtych wszystkich. Poczekaj, zobaczę, czy tu wszystko jest. Tutaj, okej, okay, muszę załadować wszystko. Okej, okay. dobra, jedziemy, Lumi, dawaj. Zjeżdżaj tutaj z nimi na dół, z górki schodź. Tam, z tej górki, z którą tutaj przyjechaliśmy. Dobra, to tutaj teraz biorę w tą stronę. No to dawaj, no. Widzę ciebie tam samą, biegnę, słuchaj. Biegnę, no, dobra. Ale nikt za tobą nie biegnie, Lum. Jak ty ogarniasz? Jesteś przynętą beznadziejną, no tutaj słuchaj. No są. Co mam zrobić, że oni dalej za mną nie chcą biec? No to dawaj, o, teraz biegną. I słuchaj, musisz ich tu mi na muszkę wrzucić. Dobra, uwaga. I uwaga. Mam to, mamy to, słuchaj. Uciekaj dalej, do tyłu. No już za blisko. Ja dobra, czekaj. To uciekam. Dobra. Tu, w tą stronę. Dobra, lecimy z tym, o, uwaga. O, dziple, jakiś ten żołnierz z ciebie to w ogóle kiepski. Ja słuchaj, nie dobrze wiem. Dobrze mi idzie z tymi zombiakami. Teraz robię tutaj normalnie wjazd na zombiaków. Kończymy tutaj zabawę i nie będziecie tutaj starszej pani atakować. Ty okay. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, ile tych zombiaków tak naprawdę tutaj dziple jest. No dobra, to robię to inaczej, słuchaj. Zobaczymy. Tak naprawdę tutaj dostałem od generała, słuchaj, jeszcze inne rzeczy. Różne takie właśnie, o, jakieś tutaj gluty takie zielone i fajne takie, wow, Lumi, dawaj, lecimy. Bang, bang. Bęk i bęk i słuchaj, normalnie ty, załatwione. Na górę można wejść. Na górę? Gdzie na górę? Dobra, no tam, tu na jeszcze górę. Są zombiaczki, czekaj, bęk i bęk. Dobra, i tu jeszcze jeden. I dobra, wbijamy. Uważaj, Lumi, uważaj, uwaga. Uważam, dobra. Zabierz alarm. Mnie. Idziemy do góry, słuchaj, podobno tu jest jakaś starsza pani uwięziona. Nie wiem, tutaj jest jakaś drabinka, może da radę. O nie, ona chyba idzie do góry. To tędy, słuchaj, będziemy musieli wyważyć drzwi. Ja to zrobię, Lumi, bo się znam tak? Na tej robocie. Uwaga, dobra, 3, dawaj. 2. Uwaga, odejdź, Lumi. Dobra. Odejdź w tym momencie. 3, 2, 1, uwaga. Wow, ale to było mocne, co, Lumi, widziałaś? No, dokładnie. Ej, a dobra, patrz tam, dawaj. Ty jakiś uśmieszek tam jest, widzisz? Normalnie SpongeBob uśmiechnięty, taki żółty chyba tam się patrzy. Czekaj. No, nieźle. Spróbujemy tam trafić i czy trafimy? Ej, nic się nie zmieniło, to chyba nie wyszło. Dobra, wbijamy tutaj, bo mamy misję do wykonania i lecimy tutaj. O, tu jest jeszcze jeden zombiaczek. Idę, słuchaj, normalnie do generała pochwalić się, że mi dobrze idzie. I tak naprawdę... Ej, ale powiedz, że ja też ci pomagałam, jakby co. Ty tu masz super warunki do życia. Halo, pani, gdzie pani tutaj jest? Halo. Ej, tutaj nikogo. Tutaj jest pani. O, dzień dobry, zapraszam panią. Jest już pani wolna. Proszę się za mną udać tutaj. Zapraszamy panią do wyjścia. Tak, zapraszamy. Tutaj. Ej, coś ta pani nie idzie za mną. Chwila. Czekaj, proszę pani. O, tutaj, tędy. I wracamy teraz na jednostkę. I słuchaj, ja idę do generała pochwalić dobra, się tutaj. Dobra, ja idę się tu przejść, bo w sumie mi się tu
podoba, jest bardzo ładnie. Dobra, ale ty masz fajnie, bo ty masz wolne teraz. Zabieram, słuchajcie, czołg i idę tą panią odprowadzić bezpiecznie. Tutaj mam moją po prostu tutaj obstawę, nikt mi tutaj... I mam nadzieję, że słuchajcie, samolotami będziemy dzisiaj jeszcze latać, bo to by była naprawdę fajna przygoda. Okej, gdzie jest generał teraz tylko? Niech pani tu bezpiecznie idzie. I tu może panią gdzieś odstawimy, pochwalimy się. Ciekawe, co generał na to. O, tutaj jest, słuchajcie, dobra. Panie, proszę tutaj czekać, generale. Coś ty narobił! Coś ty narobił bez rozkazu mojego. Uratowałem tą panią, dostałem od innego. Ale tutaj... ty nie miałeś tego robić, masz się tylko mnie słuchać. Czy jesteś niepoważny? Czekaj, telefon dzwoni. Halo? Tak? Co jest? Dobrze, dobrze. Szybko, ewakuować ludzi trzeba. Wielki pożar w mieście. Proszę tutaj biec, gdzie jest fontanna, ludzi ewakuować. Dobra, raz, dwa, szybko, się szybko. Robi, szef, ja już lecę. Szybciej. Dobra, tego nie potrzebuję. Co potrzebuję, słuchajcie, co mam tutaj jeszcze? Dobra, mam też w razie co czołg, żeby tutaj uratować ludzi. Jak coś, to czołgiem możemy zrobić wjazd. W sumie to się cieszę, słuchajcie, że mamy misję do wykonania. Wow, tam widzę normalnie, że się pożar pali. Także lecimy szybciutko ratować. Pomocy, tutaj. Ratunku, o nie, pomocy, ludzie ratunku. Tam są. Spokojnie, spokojnie, już tutaj wjeżdżam. Proszę nas ratować, wow. Pożar gasić. Chwila, wiaderka jakieś, wodę potrzeba zebrać do wiaderek. Macie tutaj gdzieś jakieś wiadra z wodą? Chwila, już tutaj wjeżdżamy, robimy tutaj. Normalnie jestem żołnierzem, pomogę wam, nie martwcie się, ludzie. Dobrze, pomóż, idziemy tutaj do jakiegoś budynku, słuchajcie, może mają tutaj podłączenie pod wodę. Nie wiem, może gdzieś my tutaj. My mamy wiaderka, ale my się boimy samemu gasić pożar. Dobra, spokojnie, mogę ja się dać, tym zajmę się tym, chwila. Tutaj, słuchajcie, wszystko się pali. Cały budynek normalnie spłonie zaraz. O nie, ja tutaj jestem trochę strażakiem w tym momencie. Dobra, chwila, macie tutaj coś? Dobra, tak, mam wiaderka. Mamy wiaderka, mamy. Dobra, ja mam też wiaderka. O nie, słuchajcie. Dobra, idziemy tutaj, bierzemy wodę normalnie z fontanny, poświęcam się. Ej, dobrze działa ten strój. Dobra, już tutaj normalnie bierzemy wodę. Cyk. I zalewamy to, zalewamy tu wszystko, powinno się zaraz ugasić. Jak tam ktoś, wszyscy, a wy tu jesteście bezpieczni, w bezpiecznym miejscu już jesteście. Tak, ale całe miasto się pali. Tu jakby pan chciał, tutaj jeszcze tych wiaderek mamy, którędy to możemy chcecie dać. Przejść, przedostać się do domu, co? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie, już chcemy do domu iść. Tędy tutaj chcecie przejść, czy przepłyniecie tak. Wodą? Tędy, może nie będziemy naokoło chodzić. Dobra, okej, okay, dobra, to idziemy tutaj za mną. Tutaj dobra. Jest most, mostem możemy przejść, chodźcie tędy. Okej, okay. Także tutaj wam ugaszę, okej, okay. Tu ale na środku tu gorąco, dajemy wodę. Już po prostu. Kolega tu nam wpadł po prostu. O nie, uwaga, spokojnie. Spokojnie, tutaj Jeepley ratownik już wam pomaga. Idziemy za mną, wycieczka. Cała wycieczka za mną, ja was tutaj już gaszę, okej, okay. Tutaj ładnie, o, pięknie się woda tutaj rozprzestrzenia, pryk, pyk. I lecimy, patrzcie, już macie wyjście, super, dostęp. Super, dziękujemy tobie, dobrze. Patrzcie to na takim... to, ja tu wjeżdżam normalnie, wow. Jak prawdziwy żołnierz czołgiem i bang, no lecę to nieźle, sobie. To do widzenia w takim razie, to bardzo dziękujemy. No, trzymajcie się, mam nadzieję, że pomogłem. Dobra, słuchajcie, teraz myślę, że awansowałem na jeszcze lepszy stopień i teraz powinienem dostać bardziej odpowiedzialną misję niż jakieś gaszenie pożaru, ale cieszę się, że dostałem bardziej odpowiedzialną pracę. Wow, w ogóle tutaj mi się cały, słuchajcie, mundur popsuł, widzieliście? Jest kompletnie, słuchajcie, zdewastowany tak naprawdę, dlatego muszę w ogóle sobie wziąć nowy. Jak tam? Oddelegowany. Pogaszone? Wszystko załatwione, generalnie. Jest popek w tej chwili. Potrzebuję tylko nowy tutaj kombinezon, bo tak naprawdę mi się zużył cały podczas pożaru. Straciłem no wszystko. Dobra, no straty będą, no nic. No trudno, a tutaj pan jeszcze chciał porozmawiać, to za chwilę później z panem porozmawiam. Dobrze, teraz następna sprawa. Tam mamy niedaleko tutaj więzienie. No. I jest taki bardzo zły przestępca, zombie. A to jest w ogóle szef wszystkich zombie. Ogólnie zombiaki chcą go uwolnić, a ty po prostu masz tam pójść i go, no załatwić, no i tych wszystkich zombiaków również. No więc dobra, do roboty. Co? Tam oni w ogóle chcą uwolnić więźniów złych, czy co? Tak, oni chcą swojego szefa po prostu. A mogę samolot wziąć? Ten bierz na przykład. Samolot. Ten największy bierz. Chciałbym, ten jest kozacki, ej! Ja nie mogę, 4 silniki, a mogę ten, generale? Możesz, nie dobra. Ma problemu. To, słuchajcie, ja tutaj odpalam. W sumie czemu ja sam jestem wysyłany na tę misję? Nie wiem, może z Lumi bym pojechał? Czekajcie, na początku w ogóle muszę zobaczyć, jak to leci. Ty, jakie mam okularki fajne. Okej, okay, dobra. Także słuchajcie, postaramy się tutaj odbić. Uwaga. I wznosimy się... Deeplay, Lumi! Tutaj jestem.
Wsiadaj ze mną! Odpalam tutaj samolot właśnie! Wsiadasz? Gdzie jesteś? Jasne, szybko, szybko biegnę, tylko nie odratuj, nie odratuj, bez dawaj mnie. Tutaj, mam z tyłu siedzonko za mną, okej? Okay. Dobra, to muszę tylko zobaczyć, gdzie ty tutaj siedzisz, bo on jest taki ogromny, że ja normalnie nie widzę. Dobra, no o, to wsiądź za mną, za mną. Widzisz? Wsiadasz? No tu... dobra, praktycznie wsiadłam, ale słuchaj, coś nie no mogę tutaj, wsiąść. Zobacz, masz ty z tyłu siedzonko, tutaj możesz sobie usiąść jak chcesz nawet, widzisz? Z tyłu za mną, tak, a ja jest, siadam tutaj siedzę, jako siedzę pilot. Już. Okej, okay, ja jestem pilotem i dobra, rozpędzamy się, uwaga Lumi. Tutaj ale super! Odpalamy śmigła wszystkie i patrzcie na to widzowie, lecimy! Okej, okay, słuchaj, mamy misję, musimy teraz uwolnić więzienie od zombiaków. Tam jakiś zombiak podobno, wiesz co, pilnuje więzienia i uwalnia, słuchaj, groźnych przestępców. Dlatego tam będziemy musieli się dostać. O, chyba widzę, tam są jakieś kraty. Możliwe, że to tutaj. Możliwe, słuchaj Lumi, że najlepiej by było chyba wylądować na więzieniu. Co myślisz? Lądujemy? No, też mi się tak wydaje. O nie, uwaga, czekaj, czy mi się tu uda wylądować. Oje, wyskoczyłem tutaj, Lumi, wyskakuj. Wow. Mam nadzieję, że wyskoczyłaś, słuchaj, na jednym... Udało mi się na płocie wylądować. O, ja nie mogę, słuchajcie, chyba po samolocie będzie. Lumi, jesteś tu na tej górce? Gdzie jesteś? Tak, tutaj jestem na ogrodzeniu. Tu na dole. A, dobra, no to dawaj tutaj jakoś na górę. Ile tutaj jest tych zombiaków? Czekaj, ja nie mogę, ich tu jest za dużo w ogóle. Czy my coś mamy tutaj? Jak tutaj w ogóle ich stawić czoła? Ja nie mogę, te zombiaki po prostu są przeklęte. Jak my sobie z nimi poradzimy? Przepraszam bardzo... Kto wam w ogóle pozwolił tutaj się zbliżać pod to więzienie? To jest teren prywatny tutaj. Proszę, nie wolno tutaj, tutaj wchodzić, proszę w tej chwili stąd wyjść. Ja nie mogę. Lumi, dobrze nam idzie, słuchaj, na razie. Dobra, dawaj. Ale generał będzie dumny. Ja będę tutaj dopingować po prostu, dawaj. Ja nie pomożesz mi, słuchaj, taka z ciebie pielęgniarka, że ty nawet nie pomożesz, tak? No ja tak, no dobra, pomogę w takim razie tobie. Dobra, ja ci już pomogę, pomagam. Bam, słuchaj, normalnie tutaj mamy już tą flankę całą, słuchaj, załatwioną. Dobra, jeszcze gdzieś oni są? Tutaj, z tej strony, słuchaj, wracamy i ja tak naprawdę chcę tutaj awansować na wyższy stopień, a zaraz w ogóle mija 24 godziny, odkąd zostaliśmy żołnierzami, dlatego niedługo się kończy tutaj nasza służba właśnie w wojsku. Dawaj, Lumi, jeszcze ten został i chyba załatwione, co? Jak tam? No, chyba tak. Ty, a może ja też awansuję, będę kimś, jakiś też stopień będę miała. Także kibicujcie nam, widzowie, żebyśmy awansowali, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa.